Rekord Bielsko-Biała, APN Stal Mielec, ostatnie spotkanie w grupie trzeciej Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. Rekord, który pokonał do tej pory 4-1 PSV Łódź i 7-1 Olimpię Elbląg kontra Stal, która 3-1 wygrała z Olimpią i zremisowała 4-4 z PSV Łódź. PSV Łódź, które przed momentem dosłownie zakończyło swój mecz z Olimpią Elbląg, które to mecz wysoko wygrał zespół z Łodzi, no i postawił pod ścianą zespół Stali Mielec, bo w tym momencie mają po 4 punkty te dwa zespoły, ale zdecydowanie lepszy bilans bramkowy miał przed tym spotkaniem zespół Stali, tyle że no właśnie przez to wysokie zwycięstwo, a teraz przez tę straconą bramkę przez Stal Mielec, no ten bilans jednak przemawia na korzyść drużyny łódzkiej. No baczmy jeszcze raz, Mardaus, odbity strzał przez bramkarza drużyny z Mielca, no ale nie udało się przy dobitce oczywiście niczego zrobić, wobec czego już w pierwszych sekundach tego spotkania mamy prowadzenie broniących tytułu graczy rekordu. Jeszcze jedno trafienie w pierwszej minucie tego spotkania. 2-0 już prowadzi zespół z Bielska Białej. Lewa strona boiska i pewny strzał znowu. Także Dawida Mardausa. On dwa razy trafił przeciwko drużynie Olimpii. Teraz dwa razy w pierwszej minucie spotkania ze Stalą Mielec też trafia do siatki. Mardaus więc z 4 golami dołącza jako kolejny do czołówki klasyfikacji strzelców, jako kandydat do sięgnięcia po to trofeum jutro po południu, kiedy turniej się zakończy. Igor Kilian z rzutu wolnego, ale trafił w mur. Rekord teraz środkiem boiska, rozgrywa akcję przez Kamila Gumułkę do Dawida Mardausa, podanie, ale strzał tym razem zablokowany. Szybko może właśnie jeszcze o składach obu drużyn. Kadra rekordu, 1 Kacper Ślęzak, bramkarz, 2 Łukasz Lipka, 4 Dominik Kubica, 7 Dawid Mardaus, strzelec już 2 bramek w tym meczu, 9 Tobiasz Kwaśny, 11 Maksymilian Sordyl, 12 bramkarz Miłosz Tobiczyk, 18 Mateusz Kural, 20 Jakub Iskierka, 21 Michał Dobija, 24 Barnaba Budzik, 25 Patryk Walczak, 26 Kamil Gumułka i 27 Jakub Motyka, trenerem Andrea Busiol, no i zespół Stali Mielec. 1 bramkarz Jakub Ziobroń, 2 Nikodem Szady, 10 Emil Ziobroń, 11 Antoni Staroń, 12 bramkarz Miłosz Szewet, 13 Igor Kilian, kapitan zespołu, 17 Hubert Strączek, 42 Bartosz Korzuchowski, 56 Patryk Kochowski, 65 bramkarz Paweł Drescher, 95 Jakub Jaskuła i 98 Oliwier Legiecki. Taki skład reprezentuje drużynę prowadzoną przez Radosława Sekułę. Dobra interwencja teraz bramkarza Stali, w odpowiedzi Kilian, ale ta indywidualna akcja nieudana. W bramce rekordu ten mecz rozpoczął Miłosz Tobiczyk. Już zapewniony awans, więc ten teoretycznie drugi może dostać szansę od pierwszej minuty. Tak zdecydował Andrea Busiol. Faulu nie było, ale Szady nie utrzymał piłki w boisku.
więc piłka i tak dla rekordu. Zamarkował strzał Gumułka. Zerowego kąta uderzenie, ale nie udało się pokonać Miłosza Szewę, bo on z kolei w bramce Stali Mielec rozpoczyna to starcie. Plus 2. Bilans bramkowy przed tym spotkaniem PSV Łódź. Ale 12 bramek zdobytych. Plus 2 też miała Stal Mielec. Ale 7 bramek zdobytych, więc już w tym momencie PSV na drugim miejscu, a dokładając jeszcze wynik live tego, co się dzieje w meczu z rekordem Mielcza, no to oni mają w tym momencie bilans 0, więc 2 bramek im brakuje, o ile nie wygrają oczywiście tego spotkania. Zmiany w drużynie rekordu. No, czyli o ile nie wygrają tego spotkania. No muszą wygrać, jeśli chcą awansować, bo przy porażce oczywiście już będą, co mówiłem przy okazji poprzedniego meczu, na przynajmniej plus 1. Teraz to Biczyk. Interwencja nie taka dobra, ale tam jeszcze partner zaasekurował i wybił piłkę z przed linii. Był chyba Dominik Kubica w tej sytuacji. Jeszcze z narożnika rozpoczynają grę Mielczanie, którzy po tym przespanym początku, nie ma co się oszukiwać i gryźć w język specjalnie, raz próbują odzyskać sezon i próbują gonić za wynikiem, no bo zdają sobie sprawę, jak źle na ten moment wygląda ich sytuacja po tym bardzo wysokim zwycięstwie PSV Łódź w poprzednim starciu. Dobra interwencja Kubicy znowu. Kubica, o teraz znowu skutecznie, ale niebezpiecznie się zrobiło, bo blisko słupka bramki Topiczyka piłka się prześlizgnęła. Jaskuła, Walczak przejmuje piłkę, Kwaśny, Kwaśny tutaj szukał zagrania na wolne pole i rzeczywiście będzie okazja na to, żeby z Szewę się we dwóch rozprawić. Rekordziści, to jeszcze efektywna Cieszynka, podwyższają na 3-0 zagranie do Kubicy od Walczaka. Piłka wraca pod stopy zawodnika z numerem 25 i już jest 3-0 w tym momencie. Dopiero 5. minuta tego meczu. Walczak. Wpadł w niego Kilian. Sędziowie uznają, że był faul, choć sam zainteresowany oczywiście się nie zgadza z tą decyzją. Drugie przewinienie Stali Mielec. Rozpoczynać się grę będzie za moment Patryk Walczak, strzelec bramki sprzed chwili na 3-0. No i proszę, ręką zagrał Kilian. I nie było korzyści tutaj zastosowanej, jest od razu przewinienie i rzut wolny. Trzecie przewinienie już Stali Mielec. Walczak pod bramkę, znów kombinacyjnie. Rekordziści Kubica jednak minimalnie się pomylił w tej sytuacji. Długie zagranie w kierunku Patryka Kochowskiego, ale nie miał szans, żeby opanować celówkę w tej sytuacji.
Zderzył się Walczak z przeciwnikiem. Od autu będzie rozpoczynać drużyna broniąca tytułu mistrzów Polski. Tobiczyk niedokładnie. Szewę do prawej strony. Od tyłu rozgrywa Akademia Piłkarskie Nadzieje. Ruszył po skrzydle Antoni Staroń, ale nie dostał piłki od kolegów. Kilian dopiero teraz do Staronia, kiedy ten przeszedł z powrotem na lewe skrzydło. Szukany Kochowski, ale niedokładne to zagranie. Przejmują rekordziści. Strzał celny, ale bez problemu piłkę łapie Miłosz Szebę. Wskoczył przed przeciwnika w tej sytuacji. Michał dobija. Walczak na lewą stronę, strzał obroniony przez Szebę, którego autorem Tobiasz Kwaśny. Z narożnika boiska rozpoczęli rekordziści. Walczak, poprzeczka po jego strzale. Szebę rozpoczyna od wyrzutu do boku. Kilian, ale nie sięgnie tej piłki. Nie będzie w stanie. I zgasić do ziemi, oddać strzału. Teraz też miał kłopoty z opanowaniem piłki Tomasz Kwaśny. Szewę tutaj nie może się bawić za bardzo, bo widzimy, jak Kwaśny z Walczakiem naciskają, jak starają się wyszarpać tę piłkę dla drużyny z Bielska, która popełnia w międzyczasie drugi faul w tej połowie. Zdążył złapać piłkę przed opuszczeniem przez nią placu gry Kochowski, no ale później się troszeczkę pogubili zawodnicy Akademii Piłkarskiej Nadzieje Stal Mielec. Ładne zagranie do Lipki teraz. Przepraszający gest Mateusza Górala. Góral teraz walczący o piłkę i pozycję z Hubertem Strączkiem. Od autu Mielczanie. Kilian schodzi do środka. Kilian nie ma możliwości na strzał. Kilian. Dopiero teraz oddanie piłki i strzał. Spałsza Jakuba Jaskuły, ale wyraźnie ponad poprzeczką poprunęła piłka w tej sytuacji. Wznawiają grę od własnego pola bramkowego zawodnicy rekordu Bielsko-Biała. Skierka naciskany przez Kiliana. No i jest wymuszony błąd przez kapitana drużyny Stali, ale dobrze Iskierka teraz przy tym rajdzie Jaskuły się zachował. Błąd przy wyprowadzeniu piłki i zyskują ją zawodnicy w zielonych strojach. Problemu Tobiczyk wyjaśnia sytuację. Ural. Jaskuła. Długie zagranie na Kochowskiego, ale czujnie Tobiczyk i jedziemy w drugą stronę. Ale Jaskuła przejmuje. Nieudana ta akcja rekordzistów. Kilian doskoczy jednak do niego Góral i piłka ląduje na aucie. Szybko wznawiają grę Mielczanie, nie chcą tutaj z rytmu wypaść specjalnie. Tobiczyk, troszkę niepewnie, ale zdołał odbić strzał Huberta Strączka. Jeszcze jedna interwencja w obronie drużyny rekordu Bielsko-Biała. A teraz piłka opuszcza plac gry i przyznają ją sędziowie rekordzistą właśnie, więc można powiedzieć wyjaśniona
ta sytuacja. Patrząc z perspektywy zespołu Andrei Busiola. Jest Lipka, szukał tutaj zejścia do środka, ale się poślizgnął. Będzie jeszcze od autu zaczynać drużyna z Bielska Białej. Iskierka do lewej strony, teraz Lipka. Pokazuje mu Mateusz Góral, że był dostępny, że mógł do niego grać z powrotem w tej sytuacji Łukasz Lipka, no ale podjął taką, a nie inną decyzję. Lipka gubi piłkę. Kochowski. Nie wychodzą szybko Mielczanie z własnej połowy, dopiero teraz Jaskuła przy linii środkowej. Skuła do Kochowskiego, ale agresywnie Góral jeszcze szukał autu dla swojej drużyny. No i teraz jednak piłka przyznana rekordowi. Góral. Lipka, odskoczyła mu piłka, jeszcze Góral. Tutaj szczęście w nieszczęściu, bo Lipce lekko skozłowała tę piłkę między nogami, ale jeszcze wyskoczył właśnie za jego plecą Góral, mógł oddać strzał. Inna sprawa, że on oczywiście nie znalazł drogi do siatki, zdenerwowany na siebie troszeczkę Mateusz Góral, że tak niewiele zabrakło, on jednak nie był w stanie gola zdobyć. Dwie minuty do końca pierwszej części tego meczu. Meczu, w którym na razie na wyraźnym prowadzeniu zespół rekordu Bielsko-Biała. 3-0 dla zespołu Andrei Buciola. Jest Jaskuła przedzierający się na prawej stronie wzdłuż bramki, zagranie, ale przyznany tylko aut w tej sytuacji to rekordowi, bo piłka przeleciała przez całą szerokość parkietu, nikt jej nie dotknął ani z jednej, ani z drugiej drużyny. Lipka tutaj schodzi do linii, szukał zagrania przed bramkę, ale tym razem parter nie wystartował do piłki. Kilian, dobre zagranie na prawą flankę, jest gol. Jakub, Patryk, przepraszam, Kochowski. Po podaniu od Igora Kiliana jest trafienie kontaktowe dla Akademii Piłkarskiej Nadzieje Stal Mielec. Jeszcze będzie, więc podejmować oczywiście próbę odrobienia strat drużyna z Mielca. Ona potrzebuje remisu w tym spotkaniu, żeby awansować do następnej rundy. Remis lub zwycięstwo oczywiście. W pierwszej chwili powiedziałem, że tylko wygrana, biorąc pod uwagę to wysokie zwycięstwo PSV nad Olimpią, no ale skoro mają już 4 punkty, a PSV dopiero teraz, no to jak doliczymy 1, to wychodzi 5, a 5 to więcej niż 4. Takie proste, a jednak. Więc dwóch goli potrzebuje drużyna z Podkarpacia, żeby awansować. Oczywiście zakładając, że już nie straci żadnego. ...45 sekund do końca pierwszej połowy. Rozpoczyna od autu Jakub Iskierka. Przenosi ciężar akcji na lewą stronę zespół rekordzistów. Iskierka do środka. Naciska Kochowski rywala i udało się wywalczyć aut drużynie Stali Mielec. Rozpoczął Kilian grę od wstrzelenia na Kochowskiego, ale przecięte to zagranie. Jeszcze jeden aut dla Mielczan, tym razem na prawej stronie boiska. Kilian podciągnął piłkę, oddał strzał, ale ten zablokowany.
Jeszcze Kilian przeciwko Iskierce. Kilian podłączył do tej akcji kolegę. Kilian! Dobrze mu wyłożył piłkę Strączek, ale ten uderzył jednak ponad bramką Miłosza Tobiczyka. Wobec czego na tablicy wyników wciąż 3-1, a teraz Iskierka jeszcze w końcówce, ale dobrze Jaskuła. W ostatniej chwili zbił na rzut rożny piłkę. Iskierka na 12 metr. Grają rekordziści, ale chyba nie zorientowali się, że tak mało czasu było. Koniec pierwszej połowy, 3-1. Rekord Bielsko-Biała prowadzi z Stalą Mielec w tym spotkaniu i na razie taki rezultat sprawia, że Stal odpada z turnieju. Wracamy do Ustki na drugą połowę meczu. Rekord Bielsko-Biała Stal Mielec, 3-1 prowadzi zespół broniący tytułu mistrzów Polski. Minut walki jeszcze Stali Mielec o to, żeby zdobyć chociaż punkt w tym spotkaniu, bo tego właśnie potrzebują, żeby wyjść z grupy. Do pieśni Radosława Sekuły. No i popatrzmy, jak to się będzie układać. Na zielono rekordziści, na niebiesko gracze Stali Mielec. Rozpoczęła się druga połowa tego meczu. Czy wejdą w nią tak samo mocno jak w pierwszą gracze z Bielska-Białej? Bardzo możliwe, chociaż tu uciekła w ostatniej chwili piłka Motyce. Jeszcze Motyka, ale tylko out dla rekordu. W ostatniej chwili Stal zamknęła drzwi przed swoimi oponentami, bo gdyby tutaj już na starcie tej drugiej części faktycznie padła bramka, to mogłoby być ciężko z dalszym gonieniem wyniku. Uderzenie, ale jednak słupek tej sytuacji. Naprawdę niewiele brakowało. Jeszcze nie koniec tego zagrożenia pod bramką Miłosza Szewe, bo jeszcze od autu rozpoczęli zawodnicy z Bielska-Białej. Szewe, dobra interwencja po zagraniu Kamila Gomułki. Jaskuła niedokładnie do Kochowskiego w odpowiedzi. Rekord Szewe, jeszcze szansa. Wybita piłka, ale wciąż okazja na trafienie. Czwarte Mardaus, ale po raz kolejny świetnie Miłosz Szewe między słupkami bramki drużyny z Mielca. Ten początek drugiej połowy absolutnie pod dyktando rekordu, ale znakomici zawodnicy z Bielska-Biała jednak nie potrafią sforsować szyków defensywnych Stali, a tutaj w odpowiedzi
Emil Ziobroń zatańczył pod polem karnym drużyny Andrei Buciola, ale nie udało się oddać strzału, tylko aut wywalczyli gracze Akademii Piłkarskiej Nadzieje. Zablokowany strzał teraz Igora Kiliana. Ziobroń ma kłopoty, żeby się przecisnąć w kierunku bramki. Czuł drożny dla APN Stali. Teraz Tobiczyk piąstkuje piłkę i będzie chyba kartka w tej sytuacji. Tak jest. Patryk Kochowski ukarany za to pociągnięcie, za to szarpnięcie za koszulkę Jakuba Motykę. Dobre zagranie na lewe skrzydło. Będzie otwarta pozycja dla Gumułki, ale dobrze. Bramkarz zespołu z Mielca po raz kolejny w tej drugiej połowie. Miłosz Szewe. Wejście do środka z piłką Kiliana. Kilian. Oddanie do prawej strony. Tutaj był partner. Rykoszet. I z rogu boiska będzie wznawiać się za moment zespół z Podkarpacia. Oskar Olivier Legiecki. Całym zespołem teraz broni Stal Mielec. Głęboko cofnięta do defensywy drużyna trenera Sekuły. Próbował z piłką wejście do bramki Mardaus, ale nie udało się hat-tricka ustrzelić temu zawodnikowi. Mimo on w pierwszej minucie tego spotkania dwa razy pokonał Miłosza Szewę. Raz Kilian, ale no tutaj się puczkał z tą piłką i będzie rozpoczynać się drużyna. A jednak jeszcze Stali, ale nic poza kolejnym rozpoczęciem ze stałego fragmentu nie udało się zyskać. Na 12 metr piłka zagrana, Kilian. Oddanie do Legieckiego, Legiecki broni, teraz Tobiczyk. No i mamy rzut karny, proszę bardzo, przewinienie przed bramką Miłosza Tobiczyka. No i za moment może być już tylko 3-2 dla rekordzistów, o ile oczywiście wykorzysta Igor Kilian tę sytuację, jaką jest rzut karny podyktowany dla drużyny Akademii Piłkarskiej Nadzieje. Broni Tobiczyk jeszcze raz! Skutecznie Miłosz Tobiczyk, przy tym jak Kilian składał się do dobitki, zobaczmy, wyczekał do samego końca. Tobiczyk zauważył, że Kilian będzie celować w środek, no i delikatnie tylko przykucnął, żeby odbić brzuchem piłkę. Miłosz Tobiczyk. Wciąż więc dwubramkowe prowadzenie zespołu rekordu Bielsko-Biała, wspieranego z trybun przez nie tylko swoich panów, ale też tych, którzy z Wilkowic tutaj przybyli, no i oczywiście zawodników PSV Łódź, bo taki wynik oczywiście im dużo daje w kontekście wyjścia z grupy. Teraz efektownie na lewej stronie rozpędził się Emil Ziobroń, ale nie udało się piłki w bramce umieścić. 8 minut do końca tego spotkania, wciąż 3-1, mimo tej szansy Ziobronia, mimo karnego dla
drużyny Stali Mielec. Wciąż dwa gole do odrobienia mają zawodnicy z Podkarpacia. Teraz jeszcze na raty Szebę, ale skutecznie po tym uderzeniu Patryka Walczaka. Niedokładne podanie do Legieckiego. Pogubili się w rozegraniu tej akcji Mielczanie. Zbitka kilku zawodników przy bocznej linii boiska. Ostatecznie piłka przyznana drużynie rekordu. Kubica nie sięgnął tej piłki. Rozpoczynać będzie Szewę. Długi wyrzut na głowę Ziobronia. Ten głową szukał Kiliana, ale wybita piłka przez rekordzistów. Ucierpiał gracz Stali Mielec. Tutaj w pojedynku z Kubicą. Faulu oczywiście nie było w tej sytuacji, ale chwilę potrzebował Ziobroń, żeby się z parkietu zebrać. Jeszcze rzut rożny dla Mielczan. Teraz out z kolei po tej interwencji Patryka Walczaka. Legiecki tu ma problemy z Kubicą. Legiecki wyminął Kubicę, ale uciekła mu piłka niestety dla niego. Po prawej strony miało być rozrzucenie. Piłki było z trudem, ale doszedł do piłki, dobija. Dobija przed bramkę i gol! Tobiasz Kwaśny! 4-1 rekord. Podwyższa swoje prowadzenie w tym spotkaniu. 18 minuta gry. Tu mógł być faul na Walczaku, ale właśnie pokazał sędzia korzyści. Wykorzystali to rzeczywiście w 100% rekordziści, którzy prowadzą na 6 minut i 45 sekund przed zakończeniem tego meczu trzema bramkami. Zmiana w bramce drużyny Stali Mielec. Pojawił się Jakub Ziobroń na końcówkę tego meczu. Ziobroń, ale Emil teraz ruszył po skrzydle i był faul. Drugie przewinienie zawodników rekordu. 6,5 minuty do końca tego spotkania. Kilian. Kilian prowadzący piłkę. Teraz sprytne zagranie obok rywala, ale niedokładne. Zgarnia jednak Jakub Ziobroń pod celówkę. Zagranie górą, ale tutaj dobrze Kubica. Teraz trzecie przewinienie rekordzistów na Kilianie. Ten faul Tobiasza Kwaśnego, strzelca gola sprzed chwili. Kilian bezpośrednio z rzutu wolnego, ale trafia piłką w Patryka Walczaka. Będzie więc jeszcze out, ale chwyta piłkę Tobiczyk. Nieudane jednak wprowadzenie jej do gry. Skuła do Emila Ziobronia, niedokładnie Jakub Ziobroń. Jaskuła. Stopadła piłka, ale ani Emil Ziobroń, ani Oliwier Legiecki nie byli w stanie do niej dopaść, do tego podania, do tej piłki. Ładnie teraz między sobą rozgrywają rekordziści. Strzał z ostrego kąta dobije, ale skutecznie Jakub Ziobroń. Jeszcze raz piłka do bramkarza Stali Mielec wraca. Jakub Jaskuła, Legiecki. Kilian, no dobrze mu się pokazał Jaskuła, ale też dobrze Walczak zainterweniował. Chociaż nadział się teraz na Kiliana. Kilian do lewej strony. Czy Jaskuła zdąży za piłką? Nie. Próbował, szarpał, ile tylko sił ruszył, ale nie wyszło. Antoni Staroń pojawia się z numerem 11 na boisku w zespole Open Stali Mielec. Z kolei w drużynie
rekordów w bramce Kasper Ślęzak. Na końcówkę tego spotkania podstawowy bramkarz drużyny rekordu. Cztery minuty i 51 sekund do zakończenia meczu, w którym rekord prowadzi 4-1. Rzut wolny z 6 metra dla zespołu z Mielca podyktowany. Z ostrego bardzo kąta. Ułożenie piłki na 9 metr i strzał, ale nie wyszło. To zagranie Oliwierowi Legieckiemu. Lipka. Oddanie do Górala. Iskierka, Lipka. No tutaj dobrze wypatrzone, ale też czujny Jakub Ziobroń. Legiecki na lewą stronę. Utrzymał piłkę w boisku Staroń. Choć co innego sygnalizowali zawodnicy z Bielska-Białej. Teraz między nogami rywala, co prawda Legiecki, ale nie przyniosło to celnego podania do kolegi, a co za tym idzie stworzenia sobie sytuacji bramkowej, a teraz Barnaba Budzik. Ale dobrze Jakub Ziobroń między słupkami. Budzik jeszcze nabawił się urazu w tej sytuacji. Będzie potrzebna pomoc fizjoterapeuty. Oby tu nic złego się z Barnabą Budzichem nie stało. Schodzi oczywiście na chwilę z boiska Barnaba Budzin, ale jednak jest wszystko ok, tak więc pobolało i przestało. Jakub Motyka w jego miejsce się zjawia. 4 minuty do końca meczu, 4-1 prowadzi rekord. Taki wynik oznacza, że oczywiście Bielszczanie wygrywają tę grupę i zagrają jutro z drugim zespołem grupy czwartej. Będzie mecz, który rozpocznie się o godzinie 10. Natomiast drugą drużyną, która z tej grupy wyjdzie, będzie zespół PSV Łódź. Tym bardziej, że jeszcze mamy kolejne trafienie dla zespołu z Bielska Białej. 5-1 Mateusz Góral. On trafia do siatki. Tutaj Iskierka, przejęcie, zagranie do prawej strony. No i Góral umieszcza piłkę w siatce. 3,5 minuty do końca spotkania. 5-1 rekord. Lipka do Iskierki. Przejął Staroń. Dobre kierunkowe przejęcie Kiliana. Kilian walczący z Góralem. I od autu będzie rozpoczynać Stal Mielec na strzał do Szadego. Ta piłka miała być wyłożona, ale jest strata. Iskierka, Iskierka z dystansu, ale chybił Jakub Iskierka. Biegło się Mielczanom, tam już bieg do asekuracji Legiecki, dlatego chyba Iskierka aż z tak daleka uderzał, no ale tak czy siak kolejna dobra to była okazja dla rekordzistów na zdobycie gola. Jeszcze w żadnym z meczów tego turnieju nie zagrali na zero z tyłu, ale warto zwrócić uwagę na to, że to już jest ich 16 gol. Sprzed chwili Mateusza Górala w rozgrywkach grupowych. Zmiany w drużynie rekordu. Pojawia się wyjściowa czwórka na parkiecie. Strzał po długim rogu Motyki, ale chybił. Staroń
Piłka została w boisku, teraz dopiero poza linią się znalazła. Aut dla Stali Mielec. Oj, tutaj mocne zderzenie, ale aulu nie było, więc zagramy dalej. Teraz piłka opuszcza plac gry, więc sędziowie przerwą oczywiście. Pocierpi Jakub Motyka tym razem. Znowu będzie opatrywany gracz rekordu Bielsko-Biała. Wracamy do gry. Pojawił się Budzich za Motykę, a więc przed momentem Budzich był kontuzowany i wszedł do niego Motyka. No to teraz odwrotna sytuacja ma miejsce na parkiecie Wózce. Dwie ostatnie minuty spotkania. Rekord kontra Stal Mielec. Bielszczanie teraz lewą stroną, ale nie zabrał się dobrze z piłką Barnaba Budzich, korzystając z tego gracza w niebieskich strojach, którzy wybijają piłkę na aut. Rozpoczynać będzie za chwilę grę Kamil Gomułka. Sordyl cofanie do Ślęzaka. Mardaus nie przyjął dobrze piłki. Staroń stara się ruszyć lewą stroną, ale nabity został przez Kamila Gomułkę i od autu będą rozpoczynać z własnej połowy zawodnicy Andrzej Buciola. Jeszcze jedno wznowienie zza linii bocznej dla biało-zielonych. Dobra piłka Mardaus, ale jednak nie trafił w nią czysto. Trudna pozycja do tego, żeby kopnąć ją w taki sposób, który przyniósłby korzystny efekt, to znaczy zdobycz bramkową. Mardaus przestawiony przez Szadego, faulu nie było. Do lewej strony zagranie strzelał Antoni Staroń, ale pudło tego zawodnika. Minuta i 13 sekund do końca. 5-1. Rekord prowadzi. Aut dla właśnie drużyny z Bielska-Białej. Za chwilę dwa ostatnie spotkania tego drugiego, bardzo długiego, intensywnego dnia. GKS Futsal Nowiny, AP2 Kowale i Sobek Kraków GLKS Wilkowice. Zwłaszcza to drugie spotkanie istotne, bo to będzie bezpośredni mecz o wyjście z grupy. Teraz dobrze przeciął Jakub Motyka. Pięćdziesiąte sekund do końca. Motyka tutaj ruszył na skrzydle. Był też Mardaus, ale jest zdecydowana interwencja Nikodema Szadego. Błąd przy wznowieniu. Tutaj aptekarsko podszedł do tego arbiter, ale no skoro dopatrzył się zagrania niezgodnego z przepisami, no to musiał oczywiście to zaznaczyć w jakiś sposób, w tym przypadku przyznające piłkę drużynie w niebieskich strojach, która i tak zresztą nie skorzystała z tego w żaden sposób. Ślęzak do prawej strony, ale niedokładne to wznowienie w kierunku Mardausa miała lecieć piłka. Kożuchowski. Z rogu boiska jeszcze Mielczanie, dobrze Ślęzak. Przedziera się teraz Motyka lewą stroną. Motyka po nodze Szadego i jest rzeczywiście rzut rożny. Nie, jednak wznowienie od bramki. Szady pokazywał, że tam
od jego nogi i potem od rywala się odbiło. I tak też sędzia orzekł. Koniec! Koniec tego meczu. Syrena oznajmiająca, że to starcie się zakończyło. Zakończyło się wyraźnym zwycięstwem rekordu Bielsko-Biała. 5-1 na TAPN Stal Mielec z kompletem zwycięstwa. Aż 16 strzelonymi bramkami zespół broniący złotych medali mistrzostw Polski wygrywa zmagania w grupie trzeciej.